pani w szkole pyta Jasia. Co mamy z gęsi? Smalec. I co jeszcze? No smalec. A co masz w poduszce? Dziurę. A co wylatuje ci z dziury? Pióra. No to co mamy z gęsi? Smalec. Zapraszamy dzieci i ich rodziców do Dzieciandii, krainy, w której sprawy zwykłe dzieją się w sposób niezwykły. Miejsca, gdzie jest wesoło i kolorowo, radośnie i mądrze. Cześć! Przywitałaś się? Oj, teraz muszę się uspokoić. Witamy Was serdecznie w pierwszy weekend lutego 2024 roku. Sytuacja pogodowa po 3 tygodniach zima odpuściła. Średnia temperatura 11 stopni za dnia, a w nocy około 7. No i nasza pogodynka powiedziała pięknie, jakby to były wiadomości. Deszcz po prostu wisi w powietrzu. Koty śpią na zewnątrz, mewy dokazują, lisy wydają przerażające dźwięki w nocy. Jeże przemieszczają się ostrożnie, czyli typowy, wczesnozimowy początek wiosny w południowej Anglii. Dzieciandia, zapraszamy! No i zanim zaczniemy rozmawiać o tym, o czym byśmy dzisiaj chcieli rozmawiać, to ja podam takie ogłoszenie. Wiecie, co ja dzisiaj znalazłem? Co? Znaczy nie dzisiaj, ja to znalazłem w tym tygodniu. Co? Zobacz. Małpka, zombie i czarodziejka z Oz. To był nasz pierwszy odcinek, kiedy czytaliśmy nasze bajkowisko. Właśnie Małpka, zombie i czarodziejka z Oz. I ja znalazłem w końcu to, co obiecałem na naszej stronie internetowej dzieciandia.pl. Obiecałem, że jak tylko znajdziemy ten artykuł, znaczy nie artykuł, tylko te strony z gazety, w których jest to opowiadanie, to ja je zeskanuję i wrzucę na naszą stronę. I teraz tylko muszę to zeskanować i wrzucić. Także słuchajcie. Już niedługo będzie dostępne. Chyba w postaci PDF, chyba że może jako zdjęcia. Nie wiem, jak to lepiej wrzucić. Czekaj, to był newsletter? No, jako zdjęcia. Nie, newsletter. Gazeta. To była gazeta taka. Tutaj jest napisane. Tak, popatrz, pamiętnik, nagroda główna. Mama ją zdobyła. Gazeta Dziecko chyba. No, 127 utworów. Ale najlepsze było to, jak pan fotograf przyszedł zrobić mi, Tosi, no i tobie, bo byłaś w brzuszku zdjęcia. A w opowiadaniu jest tak, że ja się nie mogę tam objąć i w ogóle Tosia się nie może przytulić, bo taki wielki brzuch. A pan przyszedł i tak, pan jest w ciąży? No i to niedługo będę rodzić. Ale bo to, ta druga ciąża z Hanią to była taka malutka, że nikt nie wiedział, że Hania tam jest. Z Tosią to wiedział każdy. No dobrze. A dlaczego o gęsi dzisiaj był żart? No bo mamy smalec. Smalec mamy, ale nie z gęsi. Ano dlatego, że dziś rano rozmawiałam z ciocią M i z wujkiem J, którzy mają małe takie gospodarstwo rolne. Co oni tam mają, Haniu? Konie, kury, psy, koty. No i były też kozy, a teraz ciocia chce gąsiora, czyli takiego chłopczyka. Maciuś siedzi na poręczy i nas obserwuje. Dokładnie nad nami co jakiś my znowu metr. Zrobimy. Ciocia M to w naszej rodzinie taki doktor Dolittle. I gąsior u innego sąsiada ma problemy natury socjalizacyjnej w stadzie. No i ciocia chce go wziąć do siebie i może u nich będzie po prostu mu lepiej. Socjalizacyjnej, czyli to znaczy, że nie zachowuje się jak należy wśród swoich rówieśników. Tak, trochę tam dokazuje. No i może i ciocia mówi, że jak go weźmie, to zobaczą może akurat u niej, gdzie są psy dobermany. O Jezus. Nie, te zwierzęta się uwielbiają, tam ganiają nie, się, te dobermany są tak łagodne jak baranki. Przecież Hania jak tam wchodzi, to jakby ktoś to zobaczył, że Hania pośród czterech dobermanów bawi się i biega i ma fan, to no. By po prostu powiedział... To nie jest normalne. To nie jest normalne, wy się nie boicie. A jest, bo to są tak łagodne psy. Ja bym chciała jeden z tych Fluffy Pomeranii. No dobrze, a teraz z życia na wsi przenieśmy się trochę wyżej. A gdzie? Ja wiem, windą do nieba. A co na tym niebie widzimy? No to sama sobie odpowiedz na to pytanie. Co na tym niebie widzimy? Gwiazdy! I? Chmury. I konstelacje. I konstelacje. A jak pada deszcz, to widzimy też tęczę.
Dzięki takiej aplikacji Starwalk możemy od jakiegoś czasu identyfikować gwiazdy i konstelacje na naszym nocnym niebie. Możemy, czyli nasza rodzinka, bo my to często robimy. I okazało się też, że moja koleżanka ma takie samo zainteresowanie jak my od jakiegoś czasu i nawet kupiła sobie teleskop. Tylko mówi, że niestety u nas jest zbyt dużo sztucznego światła i trudno się ogląda niebo nocą. I powiem wam, że byłam w szoku, iż u nas jest tak jasno. Są specjalne mapy, zresztą, które oglądałyśmy razem, prawda, Haniu? Mhm. I aplikacje, które pokazują, gdzie najlepiej obserwować niebo w nocy, gdzie jest najciemniej. Z naszego okna to pięknie widać Oriona, oczywiście w sezonie zimowym, bo on po zimie, tam gdzieś w marcu, już znika nam z naszego pięknego nieboskłonu. Widać również gwiazdozbiór Dużego Psa, a w tym gwiazdozbiorze znajduje się słynny przecież Syriusz. To jest taka psia gwiazda, która jest najjaśniejszą gwiazdą na niebie, o ponad 20 razy bodajże jaśniejszą od naszego Słońca, wokół którego krąży nasz okręt, którym żyjemy w kosmosie, czyli Ziemia. Ale jeszcze w tym gwiazdozbiorze jest jeszcze inna, ciekawa gwiazda. Piękna Mirzam, którą w tym roku pięknie widać na zimowym niebie. Jest również jedną z najjaśniejszych gwiazd Dużego Psa. Odległa od Słońca około 493 lata świetlne. Ile? Ja się poddaję. Dużo. Po prostu dużo. Tata, a ty coś wiesz o tych latach świetlnych? Rok świetlny to jest odległość, którą promień naszego Słońca pokonuje w ciągu roku, a prędkość światła jest uznawana za najszybszą w całym wszechświecie, więc to bardzo, bardzo daleko jest. A co najciekawsze, ta gwiazda Mirzam, ty mówiłeś chyba, to jest 20 tysięcy razy jaśniejsza od Słońca, Syriusz jest jaśniejszy, Syriusz. To Mirzam jest 34 tysiące razy jaśniejsza od Słońca i pomimo iż Syriusz dominuje tą swoją jasnością na niebie nocnym, to niebieski olbrzym Mirzam jest prawie 1300 razy jaśniejsza niż znacznie bliższy Słońcu Syriusz. Ja to właśnie jak patrzę na Mirzam, to mam wrażenie czasami, że to widzę dwie gwiazdy, nie jedną. No normalnie tak, no to... bo się mówi, że Syriusz jest najjaśniejszy, a się okazuje, że ta Mirzam, ten niebieski olbrzym jest naprawdę bardzo jasna. Ona jest tylko po prostu znacznie dalej, no bo Syriusz jest większy. Widać, że na tym nieboskłonie ten Syriusz jest większy. Gwiazdy są fascynujące. A wiesz, że ja kiedyś nie dostrzegałam gwiazd? Naprawdę? Tak. Gdy nosiłam okulary i kładłam się spać, to nie widziałam nieba. Była to czarna przestrzeń. A po operacji, na razie jednego oka, niedługo już mam datę na kolejne oko, widzę znacznie więcej na nieboskłonie. A jeśli chcecie posłuchać o naszej Mirzam, jak naprawdę powstała, oczywiście to naprawdę to w cudzysłowie, to posłuchajcie naszej wymyślonej historii, którą w ostatnim odcinku opowiedzieliśmy o tym, jak to konstelacje walczyły na niebie w świecie drzewa, w naszym zresztą też. I tam dokładnie jest powiedziane, skąd się Mirzam wzięła. Oczywiście, tak jak my uważamy, że powinna się wziąć, a nie tam z ruchu jakiegoś wszechświata. I co? Zapraszamy do bajkowiska, co nazywa się Doktor Zapraszamy! Rumowisko opuścił ostatni strażnik miejski. Wypełnili swoje zadanie. Pierwsi znaleźli się na miejscu i już mieli rozpocząć swoje dochodzenie i oględziny tego dziwnego miejsca, gdy pojawił się zespół Gwardii Cesarskiej. Na rozkaz opuścili zabezpieczony już teren. Niedługo potem przed zrujnowany budynek zajechał imponujący samobieżny pojazd parowy, emanujący głośnym syczeniem i dmuchającym szaro-białym parowym dymem. Jego stalowe koła, obkute w gumę, przesuwały się po nierównościach terenu z charakterystycznym stukotem. Pojazd był wyjątkowo solidny, zbudowany z ciężkiego metalu, a na jego powierzchni widoczne były rzeźbione ornamenty Cesarskiego Instytutu Dzieł Rozwojowych. Nic więc dziwnego, że ten pojazd napędza para. IDR tworzył najnowsze wynalazki technologiczne. Gdy pojazd zatrzymał się przed zrujnowanym budynkiem, drzwi pojazdu otworzyły się, uwalniając chmurę parowej mgły. Z jego wnętrza wyszedł niewielki człowieczek, który wydawał się być jeszcze bardziej niepozorny w porównaniu z okazałością maszyny.
Najprościej byłoby opisać go, iż był szary, w każdej części swego ciała i ubrania. Szare było dosłownie wszystko. Zakurzone buty, spodnie, surdut, kapelusz, nawet włosy i skóra. A w tej plamie szarości tym bardziej odznaczał się purpurowy kolor noszonej przez niego kamizelki i takiż sam żabot. Gwardziści, zaskoczeni zarówno pojawieniem się pojazdu, jak i wyjściem z niego postaci, wyprężali się na baczność, śledząc każdy ruch szarego człowieczka. W międzyczasie pojazd parowy chybotliwie opadł na swoje zawieszenie, jakby oddychał ostatnimi oddechami. Po chwili otuliła go miejska mgła, a w zniknięciu z oczu przypadkowych obserwatorów, gdyby tacy się tylko znaleźli, znikł dodatkowo w chmurze parowej. Szary mężczyzna zaś wniknął w głąb miejsca, które niegdyś było piwnicą, a w zasadzie ukrytą pracownią. Szukał kogoś, rozglądając się w rozmytym świetle naftowych lamp. Mijał gwardzistów, nie obdarzając żadnego z nich swoją uwagą. Niósł ze sobą aurę tajemniczości, jakby sam był częścią jakiegoś zaklęcia skradzionego z odległej krainy. Gdy zszedł z ostatniego stopnia schodów, głośno wypowiedział pytanie. Gdzie jest Bartłomiej? I już po chwili z głębi piwnicy, nad którą obecnie widoczne jest szare niebo i mgliste powietrze miasta, słychać było głos. Już idę, doktorze! Szary mężczyzna wiercił się i niecierpliwił. Ciemność przed nim zaczęła jaśnić od światła z lampy górniczej, która przytwierdzona była do piersi kogoś, kto przybywał na wezwanie. Był to pół skrzat, pół człowiek, pracujący dla doktora od wielu lat. Bartłomieju? Usłyszał pytanie i zrozumiał, o jak wiele spraw pytał go jego pryncypał. Tak, tak, mam pierwsze ustalenia, doktorze. Szary człowiek, zwany doktorem, twarzą wyrażał swoje zniecierpliwienie i czekał na dalszą wypowiedź. A Bartłomiej tłumaczył, że w tej nieużywanej już od kilku lat sekretnej pracowni, jednej z wielu rozsianych po całym cesarstwie, doszło do wybuchu maszyny, która się tu znajdowała. Musieli przeoczyć jakiś detal, gdyż maszyna ta była częściowo rozebrana i nie miała prawa doprowadzić do jakiejkolwiek reakcji wybuchowej. W miejscu, gdzie stała, zieje teraz sporej wielkości lej. Maszyna, powiadasz? W zamyśleniu spytał doktor. Tak, doktorze, a w zasadzie to jeden z wczesnych jej prototypów. I sama z siebie eksplodowała? Doktor zdziwił się i w jego głosie wyczuwalna była nutka ni to kpiny, ni to zniecierpliwienia. Bartłomiej wytłumaczył, że do tej pory nie stwierdził obecności jakichkolwiek osób, zaś wszelkie zabezpieczenia, a podkreślał słowo wszelkie, pozostały nienaruszone, to znaczy do momentu wybuchu, gdyż teraz niektóre z nich uległy zniszczeniu, ale zostały zniszczone od wewnątrz. Doktor pokiwał w zamyśleniu głową. Analizował każde słowo swego podwładnego. Znał go na tyle, że doskonale zdawał sobie sprawę z prawdziwości jego słów. Sabotaż wykluczony? Zapytał. Bartłomiej chwilę milczał i po namyśle rzekł. No, na obecną chwilę nic na to nie wskazuje. Obaj wiedzieli, że doszło do zniszczenia maszyny, tej maszyny, w wyniku jakiegoś wybuchu. I na pewno nie mógł to być samozapłon. Bo ta maszyna składała się z samego niemal korpusu i była już pusta w środku. A teraz doktor wpatrywał się w krater po podstawie, na której była umieszczona. Co oznacza? Szary człowiek czekał na odpowiedź. Tak, odrzekł Bartłomiej. Musimy dowiedzieć się, kto to zrobił i w jaki sposób przeszedł przez nasze zabezpieczenia. Nagle w środku zrujnowanej pracowni rozległ się trzask metalu, jakby coś wewnętrznie pękło. Doktor i Bartłomiej spojrzeli w stronę źródła dźwięku, a ich oczy zapełniły się przerażeniem. Głęboko we wnętrzu krateru, w miejscu, gdzie jeszcze przed chwilą stała ta maszyna, zaczęła wyłaniać się niezwykła istota. Była to hybryda metalu i energii, emanująca fioletowym światłem. Jej kontury były nieregularne,
a każdy ruch wydawał się być jednocześnie płynny i mechaniczny. Istota wydobyła się z krateru, unosząc się w powietrzu z mglistą aureolą wokół siebie. Doktor z Bartłomiejem cofnęli się instynktownie, zdając sobie sprawę, że mają przed sobą coś niezwykłego i niebezpiecznego. W miarę jak istota zwolna się unosiła, ściana dymu zaczęła się rozpraszać, ujawniając całe to widowisko przed oczami zdumionych gwardzistów. Istota zatrzymała się, unosząc się kilka metrów nad ziemią, patrząc na obecnych z zaciekawieniem. Wtedy to z jej metalicznych warg wydobył się dźwięk, będący jednocześnie głosem i rezonansem mechanicznych elementów. Jestem strażnikiem tajemnicy czasu i przestrzeni. Rozległ się dźwięk w głowach wszystkich obecnych. Doktor spojrzał na Bartłomieja, a ich myśli złączyły się w nieme pytanie. Co to wszystko oznaczało? Czy ta istota miała związek z wybuchem maszyny? Ona zaś kontynuowała swoje przemówienie. Wasze zabezpieczenia były solidne, ale potężna siła nieskrępowanej energii pojawiła się w waszym świecie. Musimy naprawić to, co zostało naruszone. Napięcie w powietrzu było wyczuwalne, ale doktor zdecydował się zapytać. Kim jesteś i co masz na myśli? Istota opowiedziała im o starożytnym konflikcie pomiędzy światami, o tym jak energia z ich maszyny przypadkowo otworzyła portal między wymiarami. Teraz musieli wspólnie przywrócić równowagę, zanim chaos ogarnie oba światy. Doktor uśmiechnął się szeroko, triumfował. Całe swe życie poświęcił temu, aby odnaleźć mityczne przejście pomiędzy światami, a teraz nie zamierzał nikomu oddawać swego odkrycia. Gazeta Miejska nie przemilczała kwestii wybuchu. W krótkiej notce dyżurny żurnalista donosił swym czytelnikom, iż zeszłej nocy miała miejsce katastrofa budowlana. Wskazał, iż wynajmujący piwnicę bez wiedzy właściciela budynku i bez stosownych zezwoleń magistratu dokonał przeróbki budowlanej w tak nieszczęśliwy sposób, że teraz trzeba będzie postawić cały kwartał od podstaw. A nieoficjalnie powtarzano z ust do ust po cichutku i w sekrecie, że na miejscu pojawił się ponoć sam dyrektor Cesarskiego Instytutu Rozwoju, dr Czas we własnej osobie. Miał wywieźć coś w jednym z tych tajemniczych pojazdów Instytutu, coś, co nie było z tego świata. Plotkę tę powtarzano jeszcze przez jakiś czas, ale nie znano nikogo, kto widziałby to wszystko na własne oczy. To znaczy ponoć był ktoś taki, ale zniknął i nikt nie wie, gdzie teraz przebywa. Zwykła rzecz w cesarskim mieście. I tak dotarliśmy do końca dzisiejszego podcastu. Koniecznie porozmawiaj o tym podcaście ze swoimi przyjaciółmi. Jeśli zaś chcesz się z nami skontaktować, to napisz e-maila na adres kontakt@dzieciandia.pl i koniecznie zobacz w sieci dzieciandia.pl. Do usłyszenia! A to była Dzieciandia, podcast dla wszystkich. Koniec! To wszystko, pa!